prezydent Kaczyński często wypowiada sądy i myśli, które tak naprawdę trudne są do zidentyfikowania co do rodowodu tego, skąd się wzięły. Natomiast dobrze by było, żeby na ten temat najpierw porozmawiał z samymi powiatami, z władzami powiatów polskich, ze Związkiem Powiatów Polskich, żeby spróbował się zorientować, czy rzeczywiście jest to organ samorządu terytorialnego potrzebny, czy ten szczebel jest w ogóle nam potrzebny, czy pożytki z niego istniejące płyną, czy też nie. W moim przekonaniu rzeczywiście polskie samorządy są tą częścią władzy publicznej, która zdała egzamin. Zarówno te, które utworzone zostały 20 lat temu, czyli gminy, jak te, które utworzone zostały później 10 lat temu. To jest ta jedyna reforma, która się udała premierowi Buzkowi jako tako, ale udała się też przede wszystkim dzięki temu, że tam znaleźli się ludzie, którzy coś rzeczywiście chcieli sami dla siebie dobrego robić i rzeczywiście byli w stanie lepiej wykorzystać ten potencjał, który do samorządów terytorialnych został skierowany. Powiaty wśród trzech jednostek samorządu terytorialnego, trzech grup, rzeczywiście są grupą najsłabszą. Tutaj zdecydowanie najsilniejsze są gminy. Województwa są silne, bo dzisiaj mają możliwość dysponowania środkami unijnymi. Tak naprawdę od nich zależy, w jaki sposób będą te środki dystrybuowane. Natomiast powiat pozostaje jednostką zupełnie innego typu. Powiat nie jest jednostką podobną samorządom gminnym, ale też nie jest jednostką podobną samorządom wojewódzkim. Powiaty spełniają i wypełniają role pośrednie. To są jednostki, które prowadzą szpitale, szkolnictwo ponadpodstawowe. To są te jednostki samorządowe, które obsługują służbę pracy chociażby, dbają o likwidację skutków bezrobocia, dbają o opiekę społeczną, mają całkiem wiele zadań, które zupełnie nieźle wykonują. Oczywiście tak jak wszystkie jednostki w Polsce, tak samo i samorządy powiatowe są lepsze i gorsze. Ja robiłbym raczej co innego, robiłbym wszystko, żeby samorządy powiatowe wzmacniać, żeby namawiać się czasem, gdy są rzeczywiście zbyt słabe, do łączenia się, żeby skłaniać się do tego, żeby lepiej wykorzystywać ten potencjał, który jest tam na miejscu, ale jednocześnie starać się wykorzystywać potencjał, który jest w otoczeniu. Nie tylko z sąsiednim powiatem, ale również współdziałając odpowiednio z gminami, z województwem, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Akurat Sojusz Lewicy Demokratycznej jest współautorem bądź autorem większości ustaw samorządowych. To jest i konstytucja finansowa, czyli ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to są ustawy ustrojowe, to jest ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta. Ustawa ustrojowa dla miasta stołecznego Warszawy też jest naszego autorstwa. I tak prawdę mówiąc, wszędzie gdzieś za coś odpowiadając, jednocześnie mamy świadomość tego, że Rzeczpospolita powinna być państwem, gdzie władzę publiczną decentralizuje się, gdzie funkcje państwa przenosi się na dół, właśnie do dyspozycji społeczności lokalnych, że właśnie te społeczności lokalne tak naprawdę powinny budować powodzenie Rzeczpospolitej i jej mieszkańców. I w moim przekonaniu naszym zadaniem tutaj w Sejmie jest stworzyć takie prawo, żeby samorządy powiatowe funkcjonowały coraz lepiej, a nie żeby je likwidować i budować na tym zupełnie niewiadomą przyszłość. Oczywiście można marzyć o 17 województwie, o odrębności miasta stołecznego Warszawy, można mówić o tym, że powiaty trzeba zlikwidować, tylko zawsze jest pytanie, czy to będzie na pewno lepiej? I tutaj tej pewności ani nikt nie ma, ani pan prezydent w swoim wystąpieniu nie udowodnił. Także póki co wydaje mi się, że przed nami stoi nieco inne zadanie, w zupełnie innym kierunku powinniśmy iść i raczej dalej powinniśmy zabiegać o to, żeby ograniczać uprawnienia ministerstw, innych urzędów centralnych, pieniądze i środki realizacyjne wraz z kompetencjami przekazywać samorządom, także powiatowym, a wówczas nie będzie trzeba na nie narzekać.